600 zawodników, słoneczna pogoda, 26-kilometrowa trasa i przyjazna atmosfera. Tak w wielkim skrócie można opisać kolejną edycję rajdu rowerowego na Górę Dylewską. Jeszcze przed startem nastroje uczestników były optymistyczne. Jedziemy już trzeci raz, podoba nam się. Za każdym razem jest to dla nas jakieś wyzwanie i naprawdę polecam wszystkim. Zabawa, słońce, także co tu więcej chcieć, nie? Nie boicie się tej trasy? Nie. Najwyżej w połowie padniemy. W tym roku organizatorzy postanowili zmienić trasę rajdu, która wiodła wytyczonymi i oznakowanymi szlakami rowerowymi wśród malowniczych krajobrazów. Meta zlokalizowana była na polanie nieopodal szczytu Góry Dylewskiej. Pokonanie tej trasy jednym sprawiło więcej problemów, a innym mniej. W tym rajdzie nie chodziło o czas, a o dobrą zabawę i aktywność na świeżym powietrzu. Ciężko, bardzo ciężko. Trzeba było się dobrze zgrać, bo inaczej łańcuch nam spadał i mieliśmy 3 takie przystanki. Także, ale ogólnie jest fajna impreza także. Tu zajeżdżę rowerem, także dla mnie to jest nic wielkiego, a piękna impreza. Można spotkać też ludzi znajomych. Telewizja Mazury na obszerną relację z rajdu rowerowego zaprasza już w najbliższy piątek.